Szanowni Państwo, nazywam się Kononowicz Krzysztof, nadal nazwiska nie zmieniają. Każdy Ciebie zna już. Wiadomo. Szanowni Państwo, kochani moi, chcę nagrać teraz filmik inny. Chcę się pogodzić z moim sąsiadem Andrzejem N. Pseudonim nie będę już wymieniać, bo każdy zna jego pseudonim. Panie Andrzeju, zacznę od tego, że ja proponuję, żeby pan przyszedł do mnie na kawkę. Mam kawkę, mam herbatę, mam pomidorki, cukier mam, mam czekoladki, nawet. A ze mną może piwo pan może wypić? Na piwko ja to nie piję. A ja piję nieraz. Mogę sobie wypić jedne piwko dziennie. A jak nie, to mogę postawić jakąś wiśniówkę, jakąś taką dobrą, mocniejszą. Taką super by było. Szanowny panie Andrzeju. N. Chcę powiedzieć panu dalej. Zaprosiłem pana tutaj na wszystko. Na zgodę. Bo jest taka przysłowie. Zgodę buduje, a nie zgodę rujnuje. Zakończmy te kłótnie, bo Bóg tego nie nakazuje, wysyłać paczek z gównem dla mnie i tak dalej, straszyć toporkiem, ciekawe, łamać drzewka dla mnie. Przepraszam, ciekawe jakbym pod bramką ja klocka puścił, czy to fajnie byłby tak przyjemnie? Takiego dużego bym przytrzymał 2-3 dni i taki wielki by wylazł. Na pewno przyjemnie by nie było dla jego i dla mnie, panie Wojtku. Dla nikogo. To jest człowiek, powiem tak, nierozumny zrobił. Ale jeszcze raz mówię. Panie Andrzeju N. Pokazałem, co mam, czym mogę ugościć. Piwkiem mogę pana ugościć nawet. Karpackim, żubrem, tylko ja od razu zaznaczam, że ja nie piję. Z panem Wojtkiem, pan sobie... moje piwo, nie twoje. Panem Wojtkiem, panu wypiję sobie, a ja pana poczęstuję, ja z panem wypiję herbatkę, kawkę mogę wypić, czekoladki mogę zjeść z panem, pomidorki mogę zjeść, cukier do herbatki, do kawki mogę panu, ile pan chcesz, będzie sobie sypać. I do czegoś innego jeszcze. Panie Andrzeju, zakończmy te kłótnie. Przestań pan straszyć mnie, moich kolegów, przyjacieli. Przestań pan robić zdjęcia dla mnie. Zdejm pan kamerę, bo ja wiem, że jest kamera u pana zamontowana nawet. Przestań pan to robić. Przyjdź pan do mnie. Podejdź. Ja nawet sam, jak pan przyjdziesz pod bramkę moją, wyciągnę pierwszą rękę do pana. Choć nie powinien wyciągnąć ręki, nie podać, ale podam. Z tego powodu, że pokażę dla narodu, że jestem człowiekiem uczciwym, godnym i sprawiedliwym. I że przestań pan oczerniać ludzi, którzy nie spożywają alkoholu, nie jeżdżą po pijaku, a pan wezwał policję na człowieka, który powiedział pan, że on był pijany i tak dalej. Nie, on wtedy nie był pijany, jak pan wezwał policję. On był normalnym człowiekiem, trzeźwym. Dobrze, ja chociaż prawo jazdy nie mam, że piwo jedne dziennie mogę wypić. Panie Andrzeju, naprawdę proszę pana, z całego serca, z całej duszy proszę pana, zakończmy te. A o ten chlewek, co pan buduje, ten budynek gospodarczy, garażowy, to prawdopodobnie sam pan wie, że powinien 5 metrów dostąpić. Ale jak pan przyjdziesz do mnie, podasz rękę, napisz się do Urzędu Miejskiego, do prezydenta miasta swoją pieczątkami o pozwolenie dla pana, żeby pan budował,
żeby miał pan ten gdzieś samochód schować w garażu, żeby u pana był i tak dalej. Proszę pana, bo jestem człowiekiem ugodowym. Ile dla pana na rękę? Będę oczekiwać od pana 2-3 dni. Nawet wycofam sprawę z sądu, no to gówno. Co pan przysłał w paczce? Wycofam. No, pójdę do swojego adwokata, powiem, że przeprosił pan, że trudno się, pan się pomylił może. Może pana brat policjant namówił, może razem się dogadaliście się i razem to zrobiliście. I napiszę do komendanta wojewódzkiego, przewrócę nawet pracę dla pana brata, żeby miał chleb, żeby miał pieniążki. Tylko na zakończenie, bądź pan człowiekiem, przyjdź pan, tak jak jeszcze raz, mam wszystko, czekoladki, herbatkę, pomidorki, cukier, piwko, nawet tu mój pan Wojtek Suchodolski powiedział, wiśniówkę kupi dla pana, mocniejszą trunek, żeby na zgodę. Jak nie, to dobrą flachę. A jak nie, to dobrą flachę, jak ja kupię, a dla Wojtka przekażę z tego powodu, że ja alkoholu nie piję. Ja z panem wypiję herbatkę, kawkę wypiję, pomidorki zjem, czekoladki razem zjemy wspólnie. Posiedzimy, jak człowiek z człowiekiem. Może święta razem zrobimy. O, nawet święta można zrobić. Tu dobry pomysł pan Wojtek podsunął. Nawet święta można razem zrobić. Ja mam grilla, możemy zrobić grilla razem wspólnie. Ja będę miał pieniążki. Kupię na grilla jedzenie, kupię węgiel do grilla, wszystko. Podpałkę kupię do grilla. Razem siądziemy koło stołu, czy u pana na podwórku, czy u mnie. I proszę pana, zrobimy tą zgodę, żeby była, zakończyć kłótnię, żeby była miłość, tak jak Bóg nakazuje. Dziękuję bardzo.